Co boskie Bogu, a co cesarskie, to cesarzowi, ale po kasę palą cesarze coraz to nowi. W ogonie długim jeden... Godzina 11.30, dzień pracy jak każdy inny. Nagle odzywa się telefon. Telefonuje zdenerwowany telewizor, informując nas, że tu, cytat, na ulicy Mieszka I w Radomiu drogowcy jako podsypki używają śmieci z polskiego wysypiska, wymieszanych z piachem. Postanawiamy to sprawdzić. Przyjechaliśmy na plac budowy. Właśnie idziemy zobaczyć, co się dzieje. Na razie jeszcze nie będziemy nikogo informować, że tu jesteśmy. Po prostu sprawdzimy, co się dzieje, gdzie i jak, i czy rzeczywiście te śmieci są wysypywane. Ulica Mieszka I. Już za zakrętem widać pracujących robotników. W okolicy napotykamy patrol Straży Miejskiej. Oni również zostali powiadomieni o tym, co tu się podobno dzieje. Wspólnie podejmujemy decyzję, aby poszukać kierownictwa i miejsca, gdzie dokładnie sprawa się dzieje. Po kilkunastu minutach dojeżdżamy we właściwe miejsce. Właśnie tutaj za moimi plecami widzimy, jak dokonywany jest ten tak zwany proceder. Śmieci są wybierane, następnie są wsypywane w drogę i zasypione piachem. Na początku robotnicy prawie nas nie zauważają. Bezszelestnie udajemy się na dawne wysypisko śmieci, gdzie robota wre. Widok, jaki tam zastaliśmy, wprawił nas w osłupienie. Tu widać wyraźnie, jak piach mieszany jest ze śmieciami. I kolejna ciężarówka odjeżdża. Jak tutaj stoimy, to żałujemy, że nie mamy kataru, ponieważ smród konkretnie nam dokucza. Także nasze buty przedstawiają widok straszliwy. O, proszę bardzo, spodnie, to wszystko jest już do prania. Tam jest ten piach wydobywany, nielegalnie oczywiście, a następnie w śmieci są wsypywane w miejsce tego piachu. Kiedy zauważono na dobre naszą ekipę wraz ze strażnikami miejskimi, robotnicy rzucili się do panicznej ucieczki. Tylko dwa wozy zostały, gdyż strażnicy miejscy je zatrzymali, a kierowców wylegitymowali. Po jakimś czasie zjawiają się inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, delegatura w Radomiu. Postanowiliśmy towarzyszyć im z kamerą podczas pracy. Można na kilka słów? Jest. Poczekaj, ja wiem, że panu się spieszy, ale my też staramy się działać w miarę szybko. Ale czy to może wyglądać na działalność niezgodną z prawem? Może, ale czy jest, tego jeszcze nie wiem. A kiedy pan będzie wiedział? Możliwe, że w ciągu godziny. Okej, okay, dobra.
wiecie coś już, panowie? No jeszcze nie. No wiemy tylko tyle, że odpady zostały praktycznie przerzucone z jednego miejsca na drugie. To zresztą panowie też wiecie. Natomiast nie rozmawialiśmy jeszcze z inwestorem i z tego względu, no nie dotarliśmy jeszcze tam, z tego względu nie wiemy, jak w projekcie budowy postępowanie z odpadami zostało opracowane. Co wykonawca czy inwestor powinien z tymi odpadami zrobić? W jaki sposób je stąd usunąć i dokąd? To powinno być w projekcie budowy, w projekcie działań tutaj inwestycyjnych. Bo myśmy dotarli do takiej informacji, że oni wiedzieli, że tutaj będą te śmieci i tak dalej, tylko po prostu nie wolno im było tych śmieci stąd ruszać za bardzo. Oni mogli w ten sposób na pewno nie mogli z jednego miejsca na drugie przewozić i piach zawierać po prostu. Rozumiem, bo możliwe, że tak było. Natomiast my tej informacji jeszcze nie posiadamy. No pierwszy raz o niej słyszymy od pana, więc musimy ją potwierdzić. Możemy tam z panami iść do nich? Możemy tam z panami do nich iść i porozmawiać też? No... Z nami zawsze możecie pójść tam, gdzie macie ochotę, natomiast nie wiem, jak będzie na miejscu, jak już dotrzemy, prawda? Tak jak mówię, na razie zrobiliśmy dokumentację, mamy to wszystko utrwalone i będziemy, że tak powiem, ustalać dalsze szczegóły tego przykrego zdarzenia. Jedziemy teraz za inspektorami nadzoru do siedziby kierownictwa. Właściwie to trudno to chyba nazwać siedzibą, bo to była jakaś budka. Więc zobaczymy, co oni nam powiedzą. Mamy pewien problem ze znalezieniem nawet jakiejkolwiek budki kierownictwa tej budowy. Wszyscy zapadli się pod ziemię, szczerze rzecz ująwszy, i nie wiadomo gdzie są. Szukamy dalej, jesteśmy uparci. Zarówno my, jak i inspektorzy. W końcu postanowiliśmy wrócić na wysypisko. Po jakimś czasie udało się nam wreszcie skontaktować z kierownikiem budowy. Tutaj za nami jest właśnie chyba centrum dowodzenia tej całej operacji, całej budowy. Kierownika jeszcze nie ma. Podobno ma za chwilkę być. Czekamy na to, co on powie. Dzień dobry. Tafarowa.pl. Nowy portal internetowy w Radomiu. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, delegatura w Radomiu. Proszę pana, otrzymaliśmy informację, że przerzucacie odpady z pasa drogowego na dalszą część dawnego wysypiska. No i w tej sprawie przyjechaliśmy, chcielibyśmy ustalić, co się dzieje. Panie inspektorze, więc faktycznie te odpady są przesuwane na dalszą część wysypiska, ponieważ w chwili obecnej tutaj u siebie na placu zaplecza budowy nie możemy złożyć tych odpadów, a jest nam niezbędne to do tego, żeby kontynuować roboty drogowe. W dalszej części jesteśmy tutaj w ustaleniach, żeby śmieci wywieźć na jedno z wysypisk śmieci. Takie są ustalenia, ale czy to jest zgodne z założeniami projektu? Czy panie inspektorze, założenia projektu przedstawiają się tak, że mamy przejść przez wysypisko śmieci, które znajduje się akurat tutaj od ulicy Witosa na długości około tam może 300 metrów i ponieważ jest to duża ilość śmieci, musimy znaleźć duże wysypisko, które w miarę sprawnie przyjmie te śmieci. Natomiast w chwili obecnej faktycznie musimy odłożyć te śmieci tutaj na bok i ponieważ jest ich dużo, musimy chwilę poczekać, żeby tutaj znaleźć miejsce utylizacji tych śmieci. Ale z tego, co się orientuję, to wysypisko było już wcześniej. Więc państwo, mając projekt techniczny,
Przypuszczam, że wiedzieliście, że będziecie przechodzić przez pas zajęty kiedyś przez składowisko odpadów, więc będzie tam jakaś warstwa śmieci, nie wiem, tak, metrowa, tak. 5-3 metrowa, tak. nie potrafię tego ustalić. Tak, panie inspektorze, uprzedzam, odpowiadam już na to pytanie. Chodzi o ustalenie, czy wcześniej już nie było zapewnione jakieś miejsce. Tak, prowadziliśmy takie rozmowy i ponieważ te śmieci są śmieciami komunalnymi, często zostają tutaj utylizowane, przerabiane tutaj na jakieś biopaliwa, no nie wiedzieliśmy, nie znaliśmy składu tych śmieci, bo my nie robiliśmy tam odkrywek w momencie przetargu. Natomiast tutaj w terenie okazało się, że te śmieci nie nadają się do tego, żeby wykorzystać jako biopaliwo, ze względu na to, że są przerzucone bardzo dużą ilością ziemi. Rozumiem. W momencie, kiedy z tego, co tutaj udało mi się ustalić, w momencie, kiedy trafia to do przerobu na paliwo, zapychają się filtry, piece, tam są jakieś duże problemy techniczne, żeby to przerobić. Dlatego po prostu musimy te śmieci tutaj, musieliśmy na chwilę obecną odłożyć na bok i poczekać na ich właściwą utylizację. No. Rozumiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja mam jeszcze pytanie do pana, bo dlaczego te śmieci są przysypywane, bo myśmy tam akurat byli, dlaczego te śmieci są przysypywane? No śmieci na chwilę obecną nie są przysypywane, one są wysypane tutaj na tym starym wysypisku, tak jak tutaj faktycznie pan inspektor powiedział, one nie są przysypane. A jak wygląda sprawa umów z pracownikami, bo z tego co wiem, to macie chyba z tym problem. Zdecydowanie nie. Ze wszystkimi pracownikami zatrudnionymi w Kieleckim Przedsiębiorstwie Drogowych wszystkie umowy są, wszyscy pracownicy są zatrudnieni na umowę o pracę, nie ma z tym najmniejszego problemu. No tak, ale tutaj właśnie w rozmowach z niektórymi osobami, z podwykonawcami bodajże, oni powiedzieli, że jeszcze z nimi umowy nie podpisaliście, że macie taką umowę podpisać, ale właściwie nie wiadomo, kiedy to się stanie. Ale to nie chodzi o umowę o pracę, tylko chodzi o umowy podwykonawcze. Natomiast umowy podwykonawcze oczywiście mamy podpisane z firmami, które tutaj robią. No, natomiast chodzi prawdopodobnie panu być może o umowy, no nie wiem, umowy najmu sprzętu może. Być może. Nie wiem, oni powiedzieli, że nie mają umów. Więc po prostu... To jest ważne, jakich umów dokładnie, panie... Ja się po prostu pytałem, czy macie w ogóle jakąkolwiek umowę, że po prostu tutaj pracujecie, że jesteście zatrudnieni. Powiedzieli, że no taka umowa ma być, ale na razie jeszcze jej nie ma. Mamy tutaj, tak jak mówię, no tutaj z pracownikami, z osobami, które pracują na budowie, mamy podpisane umowy. Natomiast być może chodzi tutaj o sytuację taką, że tam... Przewoźnicy, którzy są zatrudnieni na tym, może negocjują stawki, może w tym kontekście mówią, że nie mają tutaj pełnej, że tak powiem, wiedzy na ten temat, ale to w momencie, kiedy mówimy o pracownikach, to zdecydowanie odpowiadam, że wszyscy są zatrudnieni w sposób legalny tutaj. Ja rozumiem, tylko że ja przepraszam, że dopytuję, ale wie pan, no jakbym był na pana miejscu, to bym pilnował przynajmniej tej sprawy, żeby nawet podwykonawca miał czyste papiery, bo można nieźle umoczyć, mówiąc językiem kolokwialnym, jeśli nie wszystko jest w porządku. Mówię, no z podwykonawcami wykonującymi nam roboty tutaj na odcinku, umowy mamy tutaj dopięte. Czy to chodzi o tutaj, stoimy o mostowców, czy to chodzi też tutaj o sytuację związaną z wykonaniem tutaj branżowych spraw na tym odcinku. No nie ma najmniejszego problemu z tym tematem. No, być może chodzi tutaj o sprawy związane, tak jak pan wspomniał, o samochody, o transport, które tutaj są wynajmowane. I... Ale wie pan co, jak myśmy przyjechali, to reakcja pracowników była taka, że wszyscy się zawinęli łącznie z koparką, po prostu dosłownie w 5 minut, no żeby nie skłamać. 5 minut, no a może nawet mniej. Koparka zaczęła tam zasypywać ten cały rów, ten cały dół. Trochę zasypała, trochę nie. I zaczęła po prostu, jak inspektorzy się pojawili, to już w ogóle była panika i popłoch. No, panie rektorze, no ciężko mi odpowiadać na pana pytanie. Nie byłem obecny przy tym, więc nie wiem, czy uciekali, czy nie uciekali, tak jak pan no to nazwał. No mamy pana materiale. No więc mówię, no nie będę się wypowiadał. Nie widziałem, nie komentuję. Po tej rozmowie wróciliśmy na miejsce, z którego załoga firmy wiała, gdzie pieprz rośnie. Tym razem było idealnie. Śmieci zasypane, dół wyrównany, żadnych koparek i tym podobnych.
postanowiliśmy dopytać kierownika o pewne sprawy. Idziemy teraz razem z inspektorami i kierownikiem budowy na miejsce, w którym zasypywano te śmieci. Idziemy to zobaczyć teraz bardziej z bliska, ponieważ nie ma tu już ciężkiego sprzętu. Jak widać, tutaj na popiesze jest mnóstwo tego czarnego takiego, to jest to wydobywane ze środka z 7 metrów, a poza tym tutaj widzimy świeży piach, przebarto, który był brany, wybierany, tak? A tu w dole są właśnie te śmieci, tak? Nie ma śmieci. Nie ma. Jest dół wybrany po to, żeby sprawdzić, jesteśmy u podstawy wysypiska śmieci. Śmieci są na wysypisku, a tutaj sprawdzaliśmy, czy w tym obszarze, bo tutaj są śmieci, które zalegały, jak one głęboko zalegają, czy to jest jeszcze obszar śmieciowiska. A tu podobno nawet na 20 metrów jest. Właśnie są różne tutaj przewarstwienia na tych śmieciach, jak zdarzają się sytuacje, że jest metr ziemi, później są śmieci znowu, bo były zasypywane jakieś tam sytuacje. Trzeba sprawdzić takie rzeczy. I co się dzieje z tym piachem? Piasek? No piasek z powrotem zostanie, to ta dziura zasypana tym piaskiem. Piasek leży tutaj tam przy wyjeździe stąd na tym, na... tutaj na odcinku. Tutaj są hałdy też zmagazynowane tego piasku. Musimy to sprawdzić. A kiedy to będzie sprawdzone? No w zasadzie po przekopaniu tego już widzimy, co tutaj jest. Jeszcze kawałek jest śmieci tutaj, w tej skarpy od śmieci, no ale to raczej się tutaj już chyba nic nie zmieni. Jest zebrane śmieciowisko, tutaj to, co było tutaj, te przewarstwienia są odrzucone na bok. I to jest wszystko. No. Pytam dlatego, bo myśmy widzieli tutaj, jak wybierali ci pracownicy te śmieci, to aż nie wiem, co to było, ale w każdym razie dym z tego leciał. Tutaj oni wywozili w tym miejscu, troszeczkę dalej, gdzie my teraz stoimy, oni wywozili to takimi ciężkimi samochodami. Przywozili, zawozili, krążyli. Jak nas zobaczyli, no to tak jak panu powiedziałem, wcześniej uciekli. Mówię, no tutaj leży ten, jeżeli mówimy, chodzi o ten piasek, leży schałdowana część. Tutaj jest druga hałda, leży tutaj za tą skarpą. No i no niestety, no sprawdzić musieliśmy tutaj, kończy się to śmieciowisko, gdzie tutaj są, gdzie jest zakres tych śmieci tutaj na tym. Ale dobrze, ale no mówię, ja się zastanawiałem, bo właśnie oni wywozili całymi tymi wywrotkami. Ja rozumiem, że tutaj musieli to wszystko sprawdzić, no bo to jest oczywistą rzeczą. Natomiast dlaczego to coś dymiło? A to nie wiem dlaczego dymiło, no ciężko mi powiedzieć, no jak mówię, widzę, to widzi pan, co tutaj jest, no. Jest tu piasek i nic więcej nie ma, no. No a tam dalej, ten taki rów wielki, co tam jest, przysypany już teraz w jakiejś tam części, bo mówię, tak jak koparka nas zauważyła, pan operator koparki nas zauważył, to zaczął na chybcika to wszystko przysypywać i to, co teraz już tam... Panie redaktorze, bo ciężko mi powiedzieć w tej chwili. No chodzi na tej górce? Tak, no to zapraszamy na ten tam. Tak. Na śmieciowisko. Ale właśnie pan zobaczy, ta gula. Ta gula tutaj, jak widzi pan to? Ta hałda taka ziemi. To ona jest świeża. Śmieci. Znaczy no taka właśnie coś. Śmieci z ziemią pomieszane, właśnie to jest dokładnie to. No i to, proszę pana, było wyrzucone, najpierw narzucała ta cała koparka na samochód. Jak nas zobaczono, wyrzucono to tutaj, a ten rów, który tutaj jest, on był trochę dalej. Wie pan, on był jak te ślady tego samochodu są tutaj. Widzi pan? Za tymi... Nie, tu. O, tu jest nawet jeszcze miękka ziemia po spychaniu tego, nie? O. To jest ruch, no to jest teren, przez który przebiega ta droga. Nie, ja rozumiem, tylko że tak. Tu, dlaczego spychać, tak? To zasypywa. W momencie, jak nas zobaczył, rozumiem pan, zobaczył nas po prostu, że przyjechaliśmy ze strażą miejską. Jedna wielka panika. Najpierw to wysypane tu, a potem odtąd zasypane tutaj dotąd. I to dosłownie super ekspresowym tempie. No
No ale panie redaktorze, no wiedzie pan, no to jest obręb tych właśnie tego śmieciowiska, to jest jeszcze ciągnie się około 150 metrów o tym, co rozmawialiśmy. No i no cóż, no dół jest wykopany po tych śmieciach. Ja rozumiem to, ale skąd ten pośpiech u pracowników? Stąd ten nagły strach? Ale panie redaktorze, no zadaje mi pan pytanie, na które tutaj no ciężko mi odpowiedzieć. Trzeba być przy tym. No ja nie wiem, czy oni szybko robili, czy wolno robili, no. Ale po co zasypywać, skoro tak wiadomo, że tędy droga będzie szła, nie? Będzie, no to będzie wybrane wszystko. No dobrze, ale teraz tak, ja się ich pytałem, żeby mi powiedzieli, dlaczego to zasypują. Oni się nie chcieli wypowiadać, odesłali mi do pana, więc ja teraz odesłany pytam pana. O to, dlaczego to zasypują? Tak. Panie redaktorze, no prawdopodobnie przyjechaliście państwo z kamerami i chłopcy chcieli zjechać z budowy. No być może nie lubią, jak ich się ogląda w telewizji. Ale panie dyrektorze, no jednak mimo wszystko, no myśmy stali tam. Panie redaktorze, nie jestem dyrektorem. O, zwracam honor, ale jest pan kierownikiem tego placu budowy. I mimo wszystko, no jak ja bym pracował, prawda, no to przyjechała sobie telewizja, nie mam nic na sumieniu, to sobie, no dobra, no to pracuję, nie? A to nagle pyk z ciężarówki, ogromna wywrota wywalona, tu nagle zasypane wszystko, no jak to jest? Ja widzę, że ten wykop nie jest zasypany, on jest otwarty. No ale tu, gdzie teraz stoi mój operator, jeden i drugi, to wtedy był jeszcze wykop. To nie wiem, no jak mam to skomentować? No, mówię, pytałem się pracowników, dlaczego to zasypują. Oni odesłali mnie do pana. Zarównali to i koniec. No, po temacie, no kopią dziurę i będziemy kopać dalej tą dziurę. No, nie mam więcej nic na ten temat do powiedzenia. No, przecież tutaj trzeba cały ten odcinek około 100 metrów przez to śmieciowisko, czy tam nawet kawałek więcej, przekopać. No, no dobrze, dziękuję bardzo. Ale panie dyrektorze, mi się tak wydaje trochę dziwne, nie? Bo to tak, jak myśmy tu przyjechali się przed wami, to pracownicy, tu gdzie teraz pan stoi, to był dół. I teraz w tym momencie pracownicy, po pierwsze jak się zapytałem o co chodzi, dlaczego oni to zakupują, to odesłali mnie do tego pana kierownika. Pan kierownik mówi, że tu nic się złego nie stało, ale to w takim razie skąd ten pośpiech? No, rozglądam się, trudno mi powiedzieć, no wynik... Proszę poczekać. No bo panie inspektorze, niech pan zobaczy, to nawet jest jeszcze ślad łychy, nie? O, tu taki płaski, proszę bardzo, że to było zasypywane, nie? Jeśli zastanawiam się, skąd ten pośpiech tych pracowników. Znaczy myślę, że tutaj chyba raczej nic nie było zasypywane, możliwe, że część była odkryta i potem po zrzuceniu tych odpadów, które były już na ciężarówce, zostało to przez spychacz wyrównane. Ten jakiś niewielki fragment, tych kilku metrów kwadratowych. Jeżeli pan spojrzy kawałek dalej, no to generalnie tutaj widać wyraźnie, że tej części, no tutaj jeździły pojazdy, natomiast wydaje mi się, że ta część nie była, że tak powiem, opróżniona i zasypywana ponownie. Zgadza się pan, panie kierowniku? No tutaj pan inspektor słusznie podkreślił, że no, chyba po terenie widać, jak to szło i tutaj przy urobku różne jest kawałek urobku, na którym został wyrównany koniec i generalnie jest wykop, a nie tutaj jakiś tam... Dlatego właśnie pytam, żeby widzowie nasi, którzy w większości nie znają się na tym temacie, oni po prostu, żeby mieli prawidłowy obraz. Czyli pan mówi, że to opadło z tej ciężarówki, tak? I to po prostu tylko zostało zsypane. Tu nie było wykopu, tak? Ja mówię, panie redaktorze, że generalnie jest tutaj wykop, a nie zasypywanie. Tyle, no chyba... Rozumiem. Reszta na komentarz. Dziękuję bardzo. Następnie inspektorzy postanowili wziąć pana kierownika na przesłuchanie. Tuż przed tym udzielili nam jeszcze kilku wyjaśnień. Panie inspektorze, dzisiaj dostaliście zgłoszenie od jednej z mieszkanek Radomia. Czego ono dotyczyło? Zgłoszenie dotyczyło wykorzystywania odpadów odkrytych na składowisku odpadów w Radomiu do podbudowy drogi. Przeprowadziliśmy oględziny terenu, które wykazały, że w pasie drogowym odpady nie są wykorzystywane. Natomiast sytuacją niejasną jest otoczenie dawnego wysypiska odpadów, gdzie możliwe, że miały miejsce.
Co konkretnie grozi takiemu przedsiębiorcy, który złamał prawo, jeśli to się okaże prawdą oczywiście? Jeżeli przedsiębiorca złamał prawo, jest przewidziane dla niego, są przewidziane kary, są przewidziane opłaty podwyższone za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym. No i oczywiście osoby winne będą ukarane mandatami karnymi za wykroczenie. Jakie to są mniej więcej kary i jak są uwarunkowane? Jeżeli chodzi, ja może wyjaśnię jedną kwestię. Tutaj jest istotne, czy przedsiębiorca ma decyzję w zakresie gospodarki odpadami, czy też nie. Jeżeli nie ma takiej decyzji, bądź też są naruszenia warunków takiej decyzji, jest to wielokrotność 10 tysięcy za każdy rodzaj naruszenia. Dodatkowo, jeżeli mamy sytuację taką, że odpady są składowane w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, tutaj już kara jest wyliczona w zależności od masy składowanych odpadów. Kiedy spodziewacie się rozwiązania tej sprawy? W chwili obecnej rozpoczęliśmy kontrolę. Dokonujemy ustaleń z kierownikiem budowy. Myślę, że w przeciągu tygodnia sprawa będzie już rozwiązana i wyjaśniona. Czyli rozumiem, że za tydzień możemy się spokojnie spotkać i panowie udzielicie nam informacji. Tak, oczywiście. Mam nadzieję, że tego momentu kontrola już będzie zakończona, no i że wszystkie ustalenia będą pozytywne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Uwaga. Panowie, powiedzcie, kto jest odpowiedzialny za to wszystko? Jakie przedsiębiorstwo? Wykonawcą robót drogowych jest kieleckie przedsiębiorstwo. Nie będziemy tutaj mówić nazwy, żeby ktoś nas nie posądził o reklamę albo antyreklamę. Natomiast odpowiedzialnym za odpady jest wykonawca tych dróg. Wykonawca tej drogi. Jeżeli prowadzone są prace, jeżeli na pasie drogowym znajdziemy jakieś odpady, ta firma znajdzie jakieś odpady, ona jest odpowiedzialna za te odpady. Generalnie każdy, kto prowadzi prace budowlane, odpowiada za wszelkiego rodzaju odpady, jakie podczas robót budowlanych są wytwarzane i on powinien się zająć właściwą utylizacją tych odpadów. Jeśli to, co o czym mówiła pani, która do nas dzwoniła, jest prawdą, to wtedy karę poniesie firma z Kielc. Tak, wtedy karę poniesie firma z Kielc, która w tym wypadku będzie firmą czy podmiotem, który w sposób niewłaściwy gospodaruje odpadami. Bo te odpady, znaczy teoretycznie, my tego jeszcze nie stwierdziliśmy, odpady, jeżeli są wytwarzane jakiekolwiek, też w procesie budowy dróg, powinny być w odpowiedni sposób zagospodarowane, czyli bądź też unieszkodliwione, czyli w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska, aby to oddziaływanie było jak najmniejsze. No, w żadnym wypadku nie można wykorzystywać odpadów na podbudowę drogi. Bo to będzie wtedy to, co pod Białobrzegami było, na 3 metry, rozpadlina. No wtedy tak, wtedy może być taka sytuacja oczywiście. Dziękuję panom bardzo, do widzenia. Gdzie się podziały nasze podatki? Gdzie się rozpłynął ten cały szmal? Pewnie jak zwykle, chociaż to przykre, pociągiem widmo odjeżdżał.